Witam Cię w tym nowym, pięknym dniu. Dzisiaj gram, chociaż jest słonecznie, to gramy, właśnie może dlatego, gramy dzisiaj na boisku normalnym, nie na Orliku, natomiast przyjechałem do pracy i po prostu to jest po wczorajszym challenge'u. Masakra, po prostu masakra. Muszę troszeczkę chociaż ogarnąć ten temat. Montuję film Marcela i powiem Tobie, że tutaj rozgrzewam się. Nie mam ubrania, ale po prostu się rozgrzewam, bo znam ten materiał, natomiast chcę ewentualnie spojrzeć, czy coś na przykład... czy coś jest gdzieś tam nieodpowiedniego, ale nie muszę siedzieć na łóżku, tylko się rozgrzewam. Dzisiaj w całym mieście flagi, a tam na pewno się odbywają uroczystości związane właśnie z dzisiejszym świętem. Ulica zablokowana. W pracy się rozgrzewam, ale mogłem założyć skarpetki, buty, właśnie getry też w pracy. Boisko słabo, słabo boisko. Dzisiaj jest nie tylko ważne święto narodowe, święto wszystkich Marcinów, no nie wszystkich, ale dzisiaj obchodzę imieniny, 11 listopada, a dzisiaj jest w ogóle święto mega dla mnie ważne, mianowicie strzeliłem 5 bramek w jednej połowie. To jest niemożliwe, nigdy tak się nie zdarzyło, nigdy chyba w sezonie tylu nie strzeliłem bramek co teraz, na pewno nie, już nie wspominając o jednym meczu, gdzie grało się naprawdę w trudnych warunkach, ale jestem mega happy! Happy! No i tam mamy uroczystości. Strzelają? Strzelają! Przyznam szczerze, nigdy nie chodziłem na takie uroczystości. Jestem patriotą, może nie takim mega dużym, ale jestem. Ale wiesz co, to, że nagrywam właśnie tutaj dla Ciebie, to może fajnie, że się pojawię, ale jestem mega po meczu szczęśliwy, to mówię Ci. Powinien to chyba uczcić, nie wiem w jaki sposób. Zobaczyłem, że jest mój tata. Idę, może go nagram. Pani poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Wiązankę złoży pan Marek Mazur, przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Łódzkiego. Teraz w imieniu marszałka województwa łódzkiego wiązankę złoży pan Sokar. Centrum Kształcenia Praktycznego Pójna. Zobacz, jak to się stało, że ja po prostu wziąłem i przyjechałem i zdążyłem. Minutę później, gdybym był minutę później, to już niestety bym nie zobaczył. Tam ekipa młodzieży. Minutę i bym się spóźnił. A tak to widzisz, uchwyciłem tatę. A, tylko był tam problem, że źle przeczytał tatę. Że nie, że w imieniu własnym składał, a nie marszałka. I tu był błąd. I tam był taki moment, że tata gdzieś tam, nie wiem, się zawahał. Coś tam było jakiegoś, tak, taka sytuacja, ale zaczyna padać. Ale mega jestem szczęśliwy po meczu. Nie powinien tak się emocjonować, dzięki, ale naprawdę. Ostatnie dni to informacja o tym, że okulary Snapchata po prostu to jest jedna wielka porażka, jeżeli chodzi pod kątem biznesowym. 40 milionów dolarów, taka jest strata, jeżeli chodzi o te okulary. Dużo właśnie mówią, sam Snapchat bardzo dużo traci, firma traci, akcje spadają w dół. Nieudany pomysł. To nie dotyczy mnie, jeżeli chodzi o mnie, o użytkownika, jestem mega zadowolony. Bardzo fajny pomysł. Oczywiście niektóre rzeczy można by było poprawić i tak dalej, ale generalnie dla mnie, tylko tyle, że widzisz, ja jestem osobą, która nagrywa, tak zwanym influencerem, czy tam youtuberem i to jest dla mnie ważne, jeżeli chodzi o nadawanie, tak, o pokazywanie widzom. Natomiast czy zwykły Kowalski takie okulary będzie używać i po co mu, i jak często będzie używać? I można wyczytać, że często widzowie, klienci pożyczają spektakl już po miesiącu użytkowania, ale to jest wina samego Snapchata, dlatego że tutaj chyba nie ma napisanego 30 dni, w ciągu 30 dni można oddać te okulary. I zobacz jeszcze, co wyczytuję, że Snapchat ma w planach zaprojektowanie i sprzedaż specjalnego drona do robienia snapów. No, ciekawe.
O i czytam, że producent przyznaje, że część osób zdecydowała się zwrócić swój egzemplarz. I powiem tobie coś o sobie. Słuchaj, jak ja kupowałem swoje okulary, to wysłałem na firmę. I był błąd, nie było podanego numeru NIP-u. Więc poprosiłem o fakturę korygującą. To jest bardzo proste. To jest proste, wystarczy skorygować fakturę, wystawić jakby nową. Natomiast zobacz, co oni mi przysłali. Musimy cię poinformować, że nie możemy zmienić adresu rozliczeniowego. Jeśli chcesz zmodyfikować, po otrzymaniu zamówionych spektakles zwróć je i kup je na nowo. Czujesz? Po prostu oni chcą, żebym je wysłał. Oczywiście już tego nie zrobiłem, straciłem na tym. Żebym je wysłał i jeszcze raz i oni mi jeszcze raz je przyślą, ale właśnie z nowym adresem rozliczeniowym. A wystarczy fakturę po prostu podesłać mi zmienioną w komputerze. Nie wiem, nie kapuję tego. Ile na tym stracą właśnie? Na takich głupotach. Ja tak nie uważam, znaczy zdecydowanie nie chciałbym słuchać nieprawdy, tak? Jeżeli mówi prawdę, to co czuję, no to co mam się... No tak jest. W ogóle tego tak nie odbieram. Wolę słyszeć prawdę niż jakieś, wiesz, wymyślone rzeczy. Po co mi to? Oczywiście, że tak, że tutaj... Ale według mnie ubrania, czapki i tak dalej dla wielu osób po prostu tylko pomagają, żeby to pokazywać. Ja nie widzę w tym problemu. Oczywiście, że przeszkadza mi, że na przykład hejtują chłopaków, jak to robią. Każdy jest anonimowy. Pierwsza trójka, która... Anonimowy w internecie. I pierwsza trójka, dzięki za oglądanie. Wziąłem ustawienia eksperckie i zaraz Marcela wyrzuci. O! Bo to jest najwyższy poziom trudności wziąłem teraz. Dlatego każdy ruch... Ja się nie dziwię. Nie dziwisz się. Marcel układa klocki. Kamery, nie wziąłem kamery swojej, muszę wziąć tą. No? Co? Poziom trudności maksymalny, ekspert teraz. I zobaczymy, jak Miłosz sobie poradzi. Od razu zakręt i będzie pewnie wyleci. I banda. Oczywiście. Widzisz, jak jest ciężko? Koła tracą przyczepność. Za pół godziny. Marcel pokazuje babci, tak? Jeszcze sztuczki i teraz ty, Marcel, wchodzisz? Tak, w wojnę gramy i nie możemy się jakoś dogadać tu. O kurde. Kurde, nie. Stanę? Z tobą? Ale trzymaj się mnie. O pani! O. Jesteś? Tak. Dobra, schodź. Nie! Idzie. Teraz babcię przygotowuję do nagrywania. Tylko musisz się patrzeć tutaj, nie w ekran wyżej. Mhm. O, widzisz? Mhm. I tak będziesz chodziła przez ulicę i nagrywała. Ja? No tak. Powiedz coś teraz do kamery. Witam cię, nie, no powiedz coś. Ale zobacz, widzisz, masz głowę trochę ściętą. O, musisz no tak. No ja wiem, ale zobacz, jak ja wyglądam. No ale no tak wyglądasz, no co? No dobrze, no to okropnie. No i teraz ja, powiedz. Ja się muszę przygotować. Pokaż. Nie, ja się muszę Dzisiaj są moje imieniny. Mam już gości, odwiozłem mamę. I rozmawiałem z mamą oczywiście o kanale na YouTubie, no i to się stanie już niedługo, także babcia jest przygotowana, jeszcze nie do końca nie jest przygotowana, bo jak każda kobieta po prostu patrzy na to, jak wygląda, no jest to zrozumiałe. Natomiast ja muszę mamy przekonać, żeby być naturalnym, żeby się tak nie przejmować tym, bo nigdy nie będzie nic idealnego. Ja wiem, że na przykład teraz w tym swetrze, czy tam nie wiem co to jest, swetrze, już drugi dzień chodzę i ktoś może powiedzieć, że wczoraj chodziłeś i dzisiaj też. Ale jakby nie to jest najważniejsze. Po prostu nie wszystko jest idealne i nawet dobrze, że nie wszystko jest idealne. I babcia jeszcze w listopadzie pojawi się na YouTubie. Jeszcze w listopadzie. Dobra, teraz pokazuję tutaj sztuczki. Miłosz pokazuje sztuczki z rękoma. Nie, tak. No i nie wie, o co chodzi. Tak? Tak. Poczekaj, to jest tak? Łapiesz? No i pani łapa, no i co? Tak, i to trochę tu... Dobrze. No i co, no? I czy dziadek... Dobra. Nikt nie wie, nie, jak to jest. Pokazuj powoli ręce. Dobra, i obserwuj drugą osobę. Patrz, tak. I obserwuj jedną i drugą. Patrzymy. Trzymaj swoje ręce też. Pokazuj, patrz, tak, dobrze. Odwracamy. Krzyżujemy. Ale, no. Tak. Ale wtedy pokaż, nie można. Pokaż, jak... No właśnie. Jak krzyżujesz. Jak krzyżujesz. Tak? I odwracamy ręce. Ale nie tak. I wtedy mówimy widzowi tam, żeby dobrze puszczamy ręce i wtedy przekładamy, żeby... Aha! Tak.
Aha. Ale on się cały przesuwa, nie widzisz, że on się przesuwa cały? To! Nie no, stoi w miejscu. Stoi w miejscu.